Strzałem ludziska! Gramy dalej w Dead in Bermuda, dzień 10. Moi drodzy, na początku zacznę od ciekawej rzeczy, którą zauważyłem razem z OO4WO, rozmawiając z nim w komentarzach. Moi drodzy, zazwyczaj nie zwracałem uwagi jakiejś większej na ten tutaj paseczek, po prostu stwierdzałem, że no dobra, relacje pokazuje mi, spoko, ale nie wziąłem pod uwagę tego, że to może wpływać na efektywność. Zobaczcie teraz, pokażę wam to na przykładzie. I Jacob ma 34, w tym momencie 34 punkty craftingu, nie? I efektywność jest 1,49. Teraz zobaczcie. Wrzucę, aha, no jeszcze trzeba zobaczyć, że jego tutaj, nazwijmy to, że prawie 2,5 serca jest, tak? Jeśli chodzi o relacje. A teraz weźmy Alejandro, który craftingu ma 31, więc trochę mniej. I zobaczcie, jaka jest efektywność. 1,54. Czyli, o 0,5 punktów więcej. 45 było, kurde? Nie pamiętam już. 49,54, tak. 0,5, 0,05 w sumie nawet. Ma mniejszy crafting o 3 punkty, ale efektywność jest większa, ponieważ zobaczcie, jaką mają relację ze sobą. Mają prawie 3 pełne serca, jeśli chodzi o relacje między jednym a drugim panem. Proszę bardzo, możemy też podejrzeć to tutaj. Proszę bardzo, o dokładnie, to się przerzuca, to się jakby przemiela, tak, na efektywność, czyli Alejandro opinia about Bob jest 27 i to boostuje jego skille. I to jest w sumie dość istotna mechanika, chociaż to również, jak znam życie, odwrotnie też to, no tak, okej, okay, to też tak działa, widzę, proszę bardzo. O, Bob's opinia about Alejandro minus 3, relationship 12 ogólnie. O proszę, ale było ciekawiej, to z Julią całkiem spoko mają relacje, ale z Alicją, o i z Alicją też całkiem spoko, no Bob ma najwięcej z Alicją, prawda? 50-50, nie wiem czy 50 to nie jest max przypadkiem. No ale, właśnie teraz chciałem sprawdzić, jak odbije się na efektywności, jeśli weźmiemy sobie jego małżonkę, która crafting ma na poziomie 18. Efficiency, zobaczcie, 1,56, a to głównie dlatego, że ma wysoki poziom relacji. Czyli mimo, że Alicja ma 18 craftingu zamiast 31, czy 34, czy 32, czy 30 parę ogólnie, to proszę bardzo, relacja wpływa na to, jakie jest efektywność działań. Czyli moi drodzy, będę musiał teraz wziąć pod uwagę właśnie ten aspekt. Aspekt relacji, kiedy będę robił kolejną dawkę rzeczy tutaj. Będę chciał skończyć w końcu tę wędkę, przede wszystkim, mimo, że on tutaj jest trochę już ostro zmęczony, Bob. Alicja jest głodna, no ale to teraz pozwólcie, że... Aha, no, zaczynamy na początku od mapy. Dobra, zobaczmy w takim wypadku, co znaleźliśmy tutaj. Wrak statku! Dobra, mamy wrak statku, zobaczmy. Dive and search, nie będzie nam usuwać tego eventu. Dobra, zobaczmy inspect, co my tutaj mamy. Kolejny wrak! Coś musi być z tą wyspą nie tak, skoro znaleźliśmy kolejny wrak. Dobra, zanurkujmy i znajdźmy, co tam ciekawego jest. Zobaczmy, teraz mamy fighting i stealth tylko pod uwagę brany. Nie mamy brane pod uwagę nic, jeśli chodzi o scavenging, więc standardowo chyba pójdzie Julia, z tego co widzę, bo no na pewno Julia, nie ma się zastanawiać, ona to jest mistrzynią, jeśli chodzi o stealth i fighting, o dziwo. Fail! No dobra. Dostała znowu od tego dziwnego stwora. Injury 24. Nie jest źle. Nie jest dobrze w sumie. Okej. Okay. You dive inside the ship, okej. No, jeszcze mnie zraniły jakieś dziwne ryby. Świetnie. Constitution wzrósł. Fatigue 39, injury 24. Scavenging wzrósł. Level 4. 3 butelki rumu. O kurde. I znowu 3 butelki rumu. Ha. O jest, ten rum jest naprawdę dziwny. No dobra, w takim wypadku znajdźmy jeszcze może jakieś tutaj... jeszcze jakieś rzeczy, tylko teraz tak, czy znowu pójdziemy Julią, czy może ktoś inny? Kto ma jeszcze wysoki stealth? Iliana ma wysoki stealth, 56, 65, dobra, Julia, ogarnij się, tym razem nie ma faila, 62%, sukces, okej, okay. Spoko, tylko znowu zaatakowały mnie jakieś głupie ryby. Ło, zmęczenie 57, 32% zranienia, ale mamy 4 drewna, 2 liny, 4 drewna i 2 liny, spoko, może być. Zawsze coś. Okej, okay. Yuri tutaj jest w dużej depresji z tego co widzę. Zmęczony, głodny. No dobra, ogólnie... ogólnie jest słaba jak widzicie, więc możemy teraz podnieść sobie poziom. Znaczy na pewno... Send to sleeping area, no na pewno musisz wypocząć, moja droga.
biorąc pod uwagę to, jak bardzo jesteś zmęczona. Ale spróbujmy jeszcze jej rozdysponować punkty. Skills, 12 punktów. Dobra, co my tutaj mamy? Stealth i fighting, no właśnie, stealth i fighting. To żeby, kurczę, ona nie miała problemów ze stealthem i fightingiem, wydaje mi się, że trzeba jej po prostu podnieść ten skill. Tak samo i fighting, reszta. Wydaje mi się, że na tym trzeba się skupić tutaj, głównie. Żeby nie miała problemów z tym, że ciągle będzie dostała obrażenia. No i teraz zobaczcie, tutaj mamy choroba 11%, ale mamy również obrażenia. No więc właśnie, physical skills minus 11%. Jeszcze depresja będzie wzrastać. Chyba trzeba by ją trochę wyleczyć. Tylko teraz tak, nie mam żadnego sprzętu, jeśli chodzi o medycynę, tak? Mam tylko i wyłącznie... use item chciałem zrobić, use item. Tak, mamy co ty, mamy... Painkillery możemy użyć. Dobra, to trochę uśmierzyliśmy ból. No i to jest dziwne, nie? Potrafi zwiększyć i zmniejszyć mi tutaj takie zabawki. Użyjemy room, zobaczymy co się stanie. O, empty bottle dostałem. Okej, okay, zmniejszył jej się głód, zmniejszyła jej się choroba, ale zwiększyła depresja. Okej, okay, spoko. Patrzcie jak szaleje ekran. Dobra, chyba jest trochę pijana. Czy w ogóle teraz wszystko będzie... W ogóle cały ekran teraz się majta. Okej, okay, bo wypili trochę rumu, no spoko. Dobra, wydaje mi się, teraz pytanie tak, czy chcielibyśmy zwiększyć tutaj boost naszego Boba, czy jednak nie chcielibyśmy zwiększać jego boostu jego małżonką? Zobaczmy w ogóle, też chciałbym zobaczyć, czy jakieś itemy mogę mu dać. Mam jakąś w ogóle... Kurde! Czy ja w ogóle mam jakąś kawę? Czy ja nie mam żadnej kawy? Nie mam kawy. Nie mam jak chłopaka tutaj... Mam wyciąg z żeńszenia. Dobra, wyciąg z żeńszenia damy, żeby trochę go tutaj... Efektywność powinna jeszcze bardziej... Fatigue nie wpływa na crafting? Serio? Crafting 54? Dalej mamy 1,59. To ciekawe. Było 1,59? Chyba tak. Czy 1,56? Nie pamiętam. Chyba 1,59. Czyli crafting nie brany jest pod uwagę, jeśli chodzi... Tutaj widzę o... Crafting 63. Okej. Okay. Czyli to jest utility. No dobra, bo zmęczenie nie wpływa na utility. Okej, okay. Wszystko spoko. Rozumiem. Dobra, okej. Okay. To teraz pozwólcie, że ja tutaj szybko przydzielę ludzi do swoich obowiązków. Okej, okay, moi drodzy, a zatem, crafting już wiecie jak wygląda, nic nie zmieniałem, chociaż mogłem dać tutaj Juriego, wtedy efficiency było na poziomie 1,8 nawet. No ale, mam nadzieję, że to wystarczy, żeby podbić te 34% i skończyć tę wędkę, jeśli nie, to chyba załaduję save'a. Tutaj odpoczywają, jak widzicie, Julia, Iliana i Alejandro, ponieważ mają chyba największe współczynniki zmęczenia z tego, co widziałem. A mamy tutaj również Jacoba, który będzie szukał owoców, 1-3 tylko, niestety. Mamy Juriego, który będzie szukał drewna i mamy również Winters, która będzie próbowała znaleźć coś na plaży. Więc zobaczymy, 0,94, ciekawe czy to wystarczy jej, żeby mogła znaleźć coś fajnego, żeby eksploracja, że tak powiem, była skuteczna. Zobaczymy, lecimy. Przede wszystkim interesuje mnie to, czy uda mi się mieć tutaj, proszę bardzo, 100%. Tak! Yeah! No to mamy wreszcie coś takiego jak wędka. Jestem pewny teraz, że obie moje postaci, jakiekolwiek to zaraz wymyślę, które postaci będą tutaj zaraz łowić. You can now assign two characters to go fishing. Okej, okay. No dobra, spoko, mam też achievement. Oh yeah, jest dobrze. Mamy wędeczkę, bardzo dobrze, to mi się podoba. Zmęczenie lekko wzrasta. Spoko, o, relacja mi się poprawiła jeszcze bardziej, to mi się podoba. Zmęczenie spada bardzo powoli, okej. Ale relacje między nimi trochę słabe. 3 owoce, 1-3 było, 3 owoce znalazł, trochę się zmęczył chłopak, musi chyba pójść odpocząć. 4, dobrze, 4 sztuki drewna, nie jest źle. 81%, kurde, to nie wystarczyło, żeby odkryć planszę, no w dupę. Nie podoba mi się to w takim wypadku, ale okej. Spoko. No teraz tak, chyba trzeba wykorzystać ten moment, skoro nie ma co craftować, ponieważ nie mamy teraz w ogóle przedmiotów na garnek. Zobaczcie, potrzebujemy 25 sztuk drewna, 15 liny i 5 kamienia. Gdzie to wszystko poznajdywać, ludzie? Dobra, widzę, że Bobby jest tylko trochę zmęczony. On na pewno będzie tutaj łowił ryby, bo wydaje mi się, że on ma fishing 72 zdecydowanie. No i będzie wzrastać depresja. 0,6. 0,6, czyli jest szansa, że nic nie złowi jeszcze, żeby było ciekawiej.
Dobra, to chyba przydałby się mu ktoś do pomocy. Nie wiem, jak tam stoimy z złowieniem, jeśli chodzi o Jules, o że tak powiem, 26, okej. O Alicję, 0,9 dzięki temu. Widać tutaj efektywność chyba nie wzrasta, chociaż no w sumie jest też relacja ważna. No ale zobaczmy kto jeszcze ma duże bonusy do łowienia. Zobaczmy, fishing, gdzie to jest? Okej, Bob i Jacob, żeby było ciekawiej. A następnie, no potem już słabo, właśnie Alicja, widzę Yuri. Okej, i Alejandro mniej więcej podobnie, czyli Bob z Jacobem powinni pójść łowić ryby. No dobra, tylko Jacob jest trochę zmęczony. Pytanie brzmi, jak to się odbije na efektywność. Ile będzie mogli złowić ryb? Też 0,9, widzicie? Mimo, że fishing jest 51, a nie 26, czyli wow, ponad, no prawie, no nie, no dwukrotnie mniej więcej, tak? Bez jednego punktu. Ale relacja bardzo wpływa na to. Także moi drodzy, no to trzeba tutaj pomyśleć i znowu przypisać ludzi, więc pozwólcie, że się tym zajmę. Okej, moi drodzy, to będę chciał teraz jeszcze, już porozdysponowałem moich ludzi, zaraz wam zaprezentuję, co tam mi wyszło z tego rozdysponowania, ale będę chciał tu jeszcze wyleczyć trochę moich ludzi. Jakoś mam 6% choroby u Winters, to ja użyję dwóch tutaj herbów, czyli herbów w sumie, czyli dwóch ziółek, żeby ją wyleczyć całkowicie, bo wtedy ona nie będzie miała żadnego wzrostu, tak? Proszę bardzo, wszystko na zero, jest dobrze, jest wyleczona, jest zdrowa. A wyleczyłbym też Jacoba, ponieważ on ma poziom... przepraszam, poziom 14, tak? Czyli mamy tak naprawdę zdrowo mamy tylko Ilianę, Alejandro i w tym momencie jeszcze Winters. Reszta jest trochę bądź sporo chora. Ale właśnie najbardziej chory jest Jacob. Tylko żeby użyć tej tutaj wody, widzicie, minus 20 sickness, więc ja chyba poczekam, żeby nie zmarnować tego za bardzo. A ja poczekam, aż rzeczywiście ten sickness bardziej się rozwinie, żeby użyć, żeby nie za bardzo robić taką... Nie wyleczyć tak dużą efektywnością przy tak niskim procencie. Chociaż w sumie, no wiadomo, że przez to i tak widzicie, że wzrasta 1 do 3 przez noc. Zwiększa też zmęczenie i być może też depresję może zwiększyć i zmniejsza food skille, nie? Więc mógłbym zrobić to już teraz, żeby go trochę wyleczyć. Wiecie co? A dobra, niech będzie. Proszę bardzo, jest wyleczony całkowicie Jacob, więc mamy tylko 4 osoby teraz chore. Okej. Moi drodzy, zatem jeszcze tutaj, skoro mamy tutaj jeszcze, gdzie jest ten, kurczę, mój, o, jest Zbigniew, dobra, jest Bob. Bobowi damy jeszcze bonusy do fishingu, żeby on był mistrzem łowiectwa, 83, proszę bardzo. Cooking to chyba będzie Alicja, z tego co widzę. Albo Yuri, o, Yuri jest tutaj też ekspertem od gotowania, to jeszcze zobaczymy, kto będzie gotował, chwilowo nie muszę dawać nikomu skilli do gotowania, ponieważ jeszcze nie mamy garnka i prędko go nie zdobędziemy. Także, moi drodzy, odpoczywają Winters, Jacob, bo już jest bardzo zmęczony, i Julia. Oczywiście łowiectwem zajmuje się Bob, żeby tutaj, proszę bardzo, wyłowił jak najwięcej ryb. Mam nadzieję, że złowi ich 6, byłoby świetnie, gdyby je złowił. Na wszelki wypadek jednak, Alicja i Alejandra zajmują się zbieraniem owoców. Jak widzicie, ich relacja jest spoko, mimo wszystko, że Alicja jest dość upierdliwa, ale mają możliwość od 4 do 9 owoców do znalezienia, więc to nie powinno być źle. Więc może wreszcie jakoś odbijemy się od dna, jak zaczną łowić się te ryby, tylko trzeba uważać właśnie, że kurczę, że dawać ryby ludziom, którzy nie mają już choroby, bo inaczej to będzie słabo. Yuri szuka drewna, tak żeby kurczę miał już te 25, to byłoby spoko, można by zacząć szukać kamieni i lin. Eksploracją zajmuje się pierwszy raz Iliana, ponieważ zostaje, no widzicie, 81% jest, żeby tam znaleźć to kolejne miejsce, więc to nie jest problem. Niech sobie szuka, także moi drodzy, nie spieszymy się za bardzo z tą eksploracją teraz, więc jedziemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj sobie odpoczęli, proszę bardzo, i tak jeszcze tutaj, okej. O, bardzo się lubią, dzięki temu bardzo dobrze. Ile złowiłeś rybek? 5 ryb na 9, możliwy. Okej, spoko. Depresja ci wzrosła przez to. Harvesting. 9, moi drodzy, maksymalna ilość. Haha, maksymalna ilość owoców, więc poproszę luck mode on. Tak, jest 5 sztuk drewna, to też nie jest zły wynik. Tu było 4,9, tak? No dobra, czyli nie jesteś najlepszy. Odkryliśmy nową część. Iliana się trochę zmęczyła. No ale mam oczywiście dialog nocny, więc zobaczmy. O Boże, i znowu będzie Alicja w dialogach. No nie mogę. Wyglądasz całkowicie zmęczoną. Podczas mojej pracy jako zarządca resortu wakacyjnego nauczyłem się kilku ciekawych rzeczy od moich pracowników. Zamknij oczy, spróbuję ci zrobić masaż bez żadnych dodatkowych kosztów.
O, proszę. Wow, Alice Fatig 40/11. Proszę bardzo. No, Alejandro, lubię cię, gościu. Zobaczcie, o 30 punktów wzniósł wreszcie zmęczenie. Alice idzie i do tego jeszcze opinia Alice o Alejandro wzrosła. Proszę bardzo, ale to dlatego, że razem spędzili, być może dlatego, że razem spędzili czas szukając owoców, bo to może być to. Zobaczcie, krótki dialog, bardzo dobry wynik. Jestem zadowolony z tego, co przyszło, ale głód. No właśnie, głód teraz bardzo mną smaga. Mamy 5 ryb i 19 owoców. No więc właśnie, ryba zwiększa choroby od 0 do 2. Zobaczmy, jak to wygląda. A no właśnie, no i teraz. Najgorsze w tej grze jest to, co teraz, właśnie, teraz widzę. Najgorsze jest to, że ja nie mam pojęcia, który z nich jakie ma statystyki. Nie mogę w ogóle teraz w tym momencie podejrzeć statystyk. Nie mam pojęcia, kto jak bardzo jest chory. Nie pamiętam, kto był zdrowy. Wiem, że Winters była zdrowa. Chyba Alejandro był całkowicie zdrowy, więc Alejandro musi dostać owoce. W takim wypadku dostanie sporą dawkę owoców. Okej, ty chyba byłeś, ja kurde, i ciebie też wyleczyłem, więc nie mogę ci dać ryby, żebyś znowu był chory na nowo. Kurde, no głód cały czas mnie męczy. Dobra, damy rybę tobie, bo nie wiem, jak to tam z twoją... O! Nie zachorowałaś w ogóle, bardzo dobrze. Dobra, rybę też dostanie Yuri. No, trochę tam sickness wzrósł. Rybę dostanie... Proszę bardzo, ty dostaniesz też rybę. Kto jeszcze? No dobra, ty jesteś zdrowa, ty powinnaś dostać owoce. Ty się żywisz zdrowo. No, jeszcze cały czas widzicie, jest słabo. Jest cały czas słabo z tym jedzeniem. Żeby ten głód spadł, to kurczę, rzeczywiście trzeba się skupić na łowiectwie. Czyli wydaje mi się, że następny dzień to będzie głównie łowiectwo i zbieranie owoców. Na tym się skupię. A reszta przy okazji. W takim wypadku. Dobra, ty też dostaniesz jeszcze rybkę. Okej, 10 sicknessu. Mam jeszcze jedną rybę. Komu dać rybę? Iliana była chyba zdrowa, to Iliana dostanie owoce. Nawet dwa owoce dostanie. Muszę też sprawdzić, jak tam stoi poziom wody, kurczę. Kto jeszcze dostanie rybę? Może ktoś, kto rzeczywiście jest potrzebny, no, że wydaje mi się. Tylko właśnie, głód, miałem też sprawdzić, czy głód wpływa na jakie statystyki, ale chyba głód wpływa na wszystkie statystyki. Więc rybę jeszcze jedną dostanie w takim wypadku... dobra, Bob. Dostaniesz jeszcze jedną rybę i tak wszyscy mają żółte paski jedzenia. Więc kto ma jeszcze? Ty dostaniesz jeszcze owoc. Żeby tak 5 owoców mieć w zapasie, to jeszcze Alicja i jeszcze... Julia. Okej, okay, wydaje mi się, że jest spoko. Rozdysponowaliśmy jedzenie. Możemy zakończyć dzień. Okej. Okay. Mamy 30% ognia, trzeba będzie dorzucić. 28 litrów wody nam zostało, czyli jest słabo ogólnie. Czyli naprawdę trzeba będzie teraz skupić się również na owocach. chyba Alicja i Alejandro nie będą wychodzili z owocolandii, nazwijmy to. Bardzo zmęczona jest Iliana, Jacob. Naprawdę w dużej depresji jest Yuri i bardzo zmęczony jest również. Okej, okay. No to z tą depresją to rzeczywiście trzeba będzie zacząć też walczyć. No dobrze, moi drodzy, na początku nowe miejsce, nowy teren. O! X! X napisany, X narysowany na podłożu. Możemy wykopać, zobaczmy. Okej. Okay. Może być tutaj coś schowanego, a... albo może być to pułapka. O kurde, no to dobrze, zobaczmy. Spróbujemy to wykopać. Kto ma najmniejsze zmęczenie? Alicja ma najmniejsze zmęczenie, ale to teraz tak, no tak, stealth fighting. 34. Wydaje mi się, że powinien być to ktoś, kto jest najbardziej wypoczęty, być może. Czy jednak użyć kogoś, kto ma wysoki stealth, czyli na przykład Julia. Tak, albo Alejandro, nie. No dobra, chyba wydaje mi się, że do takich akcji zawsze będę wykorzystywał Julia, dlatego ona będzie miała dużo punktów. Dobra, niech będzie. No czy będzie szansa na to, że nic się nie zaatakuje? Jest sukces! Stealth jej wzrósł przy okazji. Dobra, co to mamy? Wykopaliśmy dziurę z pustymi rękami. Znalazłem małe drewniane pudełko. Okej, okay, myślałem, że znalazłem tam jakieś klejnoty, ale znalazłem coś bardziej... ważnego, coś bardziej wartościowego. A full set of beautiful dried sausage perfectly preserved. Wow, znalazłem dużo wysuszonych kiełbasek. Wow. Ile tych będzie dokładnie? 8 dried meals. Wow, moi drodzy, to kolejny luck mode on. Ale mamy farta. Uff, no to trochę odsapniemy. Znaczy, wydaje mi się, że trochę...
trochę nabierzemy, że tak powiem, powietrza w płuca w tym 11 naszym kochanym dniu, ponieważ, dobra, dorzucimy jeszcze trochę drewna, ponieważ, moi drodzy, no cóż, no, 8 sztuk, kurczę, kiełbasek to jest naprawdę spoko, mimo że, mimo to nie będę oczywiście odpuszczał, jeśli chodzi o zdobywanie pożywienia, ale 10-15, wow, i nie będzie się marnować. Dobrze, zatem, moi drodzy, oczywiście łowimy, zajmuję się tym jak najbardziej Bob, tylko teraz zobaczmy, teraz będę już pamiętał, zobaczmy na co wpływa głód. Utility skills, okej, okay, czyli głód wpływa na utility skills, czyli te w sumie najważniejsze, czyli stealth, crafting, exploration i scavenging, czyli te związane bardziej z, czyli crafting i eksploracja plus zdobywanie tych wszystkich rzeczy. Czyli dobrze, okej, okay, czyli nie wpływa na to, na food nie wpływa, to choroba wpływa na food, czyli jak tam jesteś z chorobą, 8%. Dobrze, strong metabolizm mamy, więc wolniej wzrasta ta choroba. Okej. Okay. No dobra. Minus 3% to all food skills przez to, no tylko tyle. No dobra, w każdym razie jest dobrze. Czyli... Ha! Czyli jeszcze muszę przejrzeć, kogo mamy zdrowego, żeby być pewnym, kogo mamy zdrowego. Mamy teraz zdrowego tylko i wyłącznie Alejandro, Iliana, Jacob i Winters. Okej. Okay. Będę mniej więcej, mam nadzieję, pamiętał. A Jacob jest cały czas na poziomie pierwszym, ponieważ nie w ogóle nie wysyłam go do specjalnych akcji. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, skupiamy się dalej na szukaniu... O, proszę, no tak, oni teraz poprawili, chyba trochę są wypoczęci nawet, czy mają lepszą relację, to zobaczcie od razu 5-10 owoców. Dobra, to znowu przyznajemy jakieś tam operacje do moich ludzi. No dobrze, moi drodzy, zatem mamy rozdysponowane. Jacob i Julia dalej odpoczywają, ponieważ mają spore zmęczenie cały czas jeszcze, więc będą sobie tutaj odpoczywać trochę. Teraz tak, skupmy się również na tym water tanku. Mam 28 litrów, więc chyba teraz zamienię wszystkie tutaj owoce na wodę. W takim wypadku, żeby mieć znowu 48, ok, 48 litrów, nie mamy żadnego owoca. No ale, moi drodzy, nie martwmy się, mamy teraz dużo wysuszonego jedzenia, więc jest spoko. Trzeba było tę wodę uzupełnić. Bob dalej próbuje łowić rybę, więc ma szansę od 0 do 6, że mu się coś tam uda ułowić. Będzie łowił niestety sam, ponieważ, zobaczcie, Alejandro i Alicja, jako że się lubią całkiem, mają teraz od 5 do 10 możliwych owoców do zebrania, więc to jest nieźle. Do tego jeszcze, moi drodzy, zobaczcie, Yuri bardzo lubi się z Ilianą, no po prostu niemalże 5 wypełnionych serduszek. Przez to, zobaczcie, jak tutaj dam, jak sam Yuri próbuje szukać drewna, ma 3 do 6. Jak tylko dochodzi Iliana, która ma scavenging 15, więc masakryczny, ale za to, że się lubią, zobaczcie, 5, 10, więc jest naprawdę niezły wynik. Więc teraz spróbuję znaleźć to drewno i będziemy mieli przynajmniej już tych 25 desek potrzebnych do zrobienia crockpotu, znaczy garnka. No, a tutaj proszę bardzo, 98, niestety efektywność jest tylko 98, jeśli chodzi o Winters, szkoda, że nie jeden, wydaje mi się, że znowu jak pójdzie szukać plażę, znaczy obszukiwać plażę, bo oczywiście tutaj próbuję jeszcze ogarnąć ten teren tutaj, bo jest blisko, bo wydaje mi się, że może im bliżej kampusu, tym mniejsza efektywność potrzebna do 100%, nie wiem, tak strzelam, tego nigdzie nie ma napisane, przynajmniej ja nie wiem, może bym musiał wypatrzeć w jakichś poradnikach, więc zobaczymy tutaj na brzegu, co udaje się znaleźć, zobaczymy, czy udaje się rzeczywiście te 100% wyrobić, bo wydaje mi się, że może być słabo, ale zobaczymy. W każdym razie, tak rozdysponowałem, ognisko chyba jeszcze nie dogasa, mamy tam, chyba nawet dodawałem drewno, tak, 64%, więc jest nieźle. Tu oczywiście nikt nie szuka niczego nowego, ponieważ, no cóż, jeszcze nie zaczęliśmy nawet produkować garnka. Jak widzicie, potrzebuję jeszcze 15 sztuk liny i 5 kamieni. 15 lin, to jest bardzo dużo lin jeszcze potrzebnych. Dobra, lecimy. Zobaczymy, to jest pierwsza część dnia, okej, tutaj wypoczęte, chociaż w sumie jeszcze chyba powinni odpocząć, żeby tak maksymalnie zrzucić to zmęczenie. 5 ryb, bardzo dobrze, od 0 do 6, więc 5 ryb to jest niezły wynik. 8 owoców na 10 maksymalnych, to też jest dobry wynik, moim zdaniem. O, dobra, relacja wzrosła, dobrze, teraz tutaj mamy 8 sztuk. Dobra, oj, bardzo zmęczony jest Yuri. Iliana też jest bardzo zmęczona, koniecznie muszą iść odpocząć w takim wypadku. Choć szkoda, bo dobry team tworzą. Proszę bardzo, i teraz mamy 100%. Yeah! Mamy odkrytą kolejne miejsce mamy odkryte. 31 sztuk. 31 desek mamy łącznie. Jest nieźle.
Zobaczmy, jakbyśmy zmienili na linę, ile by ich tutaj znaleźli. 1 do 6. Okej, czyli wydaje mi się, że to jest dobra grupa szukająca. Ha, chyba, że ktoś też z dobrym, wysokim scavengingiem pójdzie, czyli na przykład może Alejandro? Chyba? Miał dobry? Albo Jacob? Dobra, w każdym razie mamy nowe miejsce. Zobaczmy, co tu znajdziemy. Może znowu więcej... O kurde. Więcej rzeczy. Zobaczcie. Tutaj ma napisaną ósemkę. To musi być ważne. W jakiś sposób. Bo zobacz, mamy 8 rzymskie. Ten trup, który wisiał do góry nogami na drzewie, miał 12 napisane. Tu jest 8. Cholera wie, o co chodzi. Dead on a couch. Czyli mam jakiegoś trupa na... Trupa na... na czym? Na sofie. Zobaczmy. Inspect. Okej, widzimy martwego jakiegoś szkieleta odpoczywającego sobie na kanapie. No właśnie, tutaj się zastanawiamy tak naprawdę, jakim cudem ten ktoś zmarł w takiej pozycji. Czy to coś go zabiło, czy on zmarł z nudów? W ogóle to jest dziwne, prawda? No i też zauważamy, że tutaj rzeczywiście jest jakieś 8 napisane. Nie wiadomo, o co chodzi z tą ósemką. Być może to ma jakiś sens. Dobra, mamy coś takiego jak sit down and relax. Możemy po prostu usiąść sobie na sofie obok szkieleta. To jest ciekawe, ale przeszukajmy na początku to. Widzę, że scavenging znowu nie jest istotny, bo gdyby był istotny, to prawdopodobnie strzelam, że byłby wypisany, więc standardowo Julia idzie ogarnąć to miejsce. Czy coś znajdzie? Tak! Znaczy, przynajmniej nic się nie zaatakowało, o to chodziło. Znaleźliśmy trochę magazynów. O, bardzo dobrze. 2 razy sudoku i painkiller i empty bottle. Okej, dobrze. Znaleźliśmy sudoku, ale zobaczcie, teraz może być coś jak sit down and relax. Ha! Sit down and relax. Dobra, usiądź i odpocznij. Zobaczmy, spróbujmy to na Jurim. Tylko mamy stealth i fighting niski, więc wydaje mi się, że stealth tutaj ma Iliana wysoki. Injury 5, fatigue 62. Zobaczmy. Spróbujmy posadzić na kanapie Ilianę. Co tutaj wyjdzie z tego? 54, fail. Coś ją zaatakuje niestety. O, jakiś krabol. Okej, jest trochę ranna. Okej, to na pewno jest miłe miejsce, więc sobie usiądę obok tego szkielecika, pogadamy, co tam słychać, i on powiedział, że trochę łupie go w kościach, ho, ho. No, taki trochę suchar mały poleciał. Dobra, ogólnie o gość jest trochę martwy. Okej, czyli ogólnie Iliana poddała się rozważaniom, czy rzeczywiście czekanie jest najlepszym wyjściem. Depresja trochę jej wzrosła, ale za to spadło, okej. Czyli tak naprawdę może wzrosnąć tutaj depresja. Z tego co widzę, kosztem spadku zmęczenia, więc mógłbym jeszcze kogoś wysłać, żeby trochę odpoczął, na przykład mógłby to być właśnie Yuri, tylko on by oberwał mocno w takim wypadku, musielibyśmy go potem trochę wyleczyć, chociaż patrzę, ktoś czy ma wysoki, chociaż na taki stealth, że o, w sumie nawet Jacob mógłby, on z depresją ma 23%, Wiecie co? Spróbujemy jeszcze Jacoba. Zobaczymy, czy on pogada sobie z trupem. Okej, sukces! O, nic go nie zaatakuje, dobra. Depresja trochę wzrosła, ale fatigue spadło. Ej, ta sofa jest genialna moim zdaniem. Wzrasta trochę nam depresja, ale rzeczywiście da się odpocząć. Co, ktoś jeszcze mógłby spróbować tutaj sobie posiedzieć? Na przykład? To byłoby całkiem niegłupie. Ha, Iliana... Mógłby to zrobić Yuri, tylko ma 1 na 5 szansę, że go coś zaatakuje, to 1 na 3. Dobra, spróbujmy jeszcze Alejandro. On też ma injury na poziomie 18 punktów. Dobra, zobaczymy. Spróbuj, może będę miał farta. Haha, jest fart, dobra. Czyli co, depresja trochę wzrasta, ale spada zmęczenie. Dobra, no to było bardzo dziwny event. Więcej, trochę depresji za całkiem konkretny spadek. Konkretny spadek zmęczenia. Dobra, czyli mamy teraz tutaj, gdzie ten couch był. Tu. Tu odkryliśmy to miejsce z couchem. Dobra, teraz zobaczmy, czy będziemy mogli jeszcze pogadać, czy już nie będą chcieli gadać za bardzo. Nie, on mnie ignoruje. Tam nie znaleźliśmy jeszcze przedmiotu, też będzie mnie babka ignorowała. Dobra, zobaczmy te nowe nasze przedmioty. Z czaszką nie wiem, co zrobić. Jeszcze ta pusta butelka mnie interesowała. Czy coś możemy z tym... If you find a clear water source, it may be useful. No właśnie. Jak znajdziemy miejsce z wodą... czystą, to być może to nam pozwoli zebrać trochę czystej wody. Plus 5 do inteligencji. Ha! Okej. Okay. Plus 5 do intelektu moglibyśmy komuś dać. Ponieważ czemu nie? Painkillera to do injury, więc teraz może zobaczmy po kolei, zanim zacznę rozdysponowywać, komu by się co przydało? Use item. Dobra, ty masz... Czy ty potrzebujesz na przykład...
Injury. Dobra, zobaczmy, kto jest na tyle uszkodzony, że przydałoby mu się to. O! Proszę bardzo, Alejandro. Injury. To wpływa na jego fizyczne skille. Okej. Okay. To w sumie moglibyśmy użyć na nim... No, 18, 20, dobra. Painkillera użyjemy, więc już ból zelżał. Okej, okay. Reszta się nie opłaca. Inteligencja. No więc właśnie, inteligencja... To prawdopodobnie przydałaby się jej, tylko ona ma chyba inteligencję na poziomie 90... Właśnie, punktów spada przez to, że jest w depresji i zmęczeniu. Kto tu jeszcze powinien być inteligentny? Okej, okay, ty jesteś całkiem inteligentna. Jesteś całkiem inteligentna, okej. Okay. Ty będziesz miała dużo bonus skill pointów. Wiecie co, ja jej podniosę jeszcze inteligencję. Okej. Okay. Dalej 12 bonus skill pointów, okej. Okay. Może na 80 podniesie się do 13 na przykład. Ale chyba dam jednak Ilianie znowu. Ona będzie miała zaraz 95, czyli będzie miała maxa i to będzie ważne przy pracy z... odkrywaniem nowych rzeczy, prawda? Więc spoko. Dobra. To chyba wszystko, co chciałem użyć, ponieważ chyba nie jest jeszcze nikt... No dobra, mógłbym użyć tego też, w razie czego, ale to chyba zatrzymam na później. Chyba nikt nie jest aż tak chory, żeby musiał używać leków, chociaż Yuri się zbliża trochę do tego poziomu, kiedy chciałbym użyć Healing Water. Dobra. Wydaje mi się, że jest spoko, więc możemy zacząć rozdysponować znowu ludzi. Okej, okay, moi drodzy, ja jednak używam wyciągu zrzęszenia, wyciąg zszerszenia na Yurim. Ponieważ chciałbym jeszcze nie wyrzucać ich, jeszcze nie wysyłać ich do odpoczynkowni, tylko żeby sobie razem jeszcze tutaj spróbowali trochę podziałać, mimo że w sumie... No tak, widzicie, zrzuciłem zmęczenie na 33% z 53%, ale to się nie odbiło na jakby... Oczywiście podniosło mu scavenging, tylko to nie odbiło się za bardzo na wynikach wyszukiwania liny. I to mnie trochę niepokoi. Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku kamieni. Z kamieniami jest jeszcze ciężej. 1-5 z kamieniami. Dobra. W sumie możemy zobaczyć, czy uda nam się. Może będziemy mieli na tyle farta, że znajdziemy wszystkie 5 potrzebnych nam kamieni za jednym zamachem. Wtedy byłoby super. Byłoby po prostu... Miazga byłaby. Byłoby genialnie. Po prostu nie było, nie mogłoby być lepiej, bo wtedy nie musiałbym tracić kolejnego... kolejnej akcji na wyszukiwanie tych cholernych kamulców. Dobra. Niemniej jednak, zobaczmy jeszcze kogoś, kto ma wysoki scavenging. Czy znajdę... O, widzicie? Wysoki scavenging. Ale zobaczcie. Jako, że relacja nie jest dobra, to mamy tylko 1-4. Czyli Iliana jest idealną partnerką dla Yuriego przy wszystkich jego akcjach. I to mi się bardzo podoba. I dobrze, że tak jest. Dobra. Jak widzicie, niewiele się zmieniło. Tutaj w ogóle wszyscy zostali bez zmian. Dalej odpoczywa Julia, a Jacob dołączył do naszego Boba, żeby szukać ryb. Więc widzicie, ostro idę w jedzenie. Ponieważ chcę właśnie mieć duże zapasy jedzenia, żeby zrzucić jak najbardziej ten cały głód naszej ekipy. Dwie! Ja pierdzielę, dwie ryby, no przecież to jest... No porażka. Dwie ryby, a mogliście 10 znaleźć. Dobra, teraz nie jest zbyt dobrze. 6 owoców. Okej. Okay. Nie jest najgorzej. Faktycznie. Zobaczcie, no normalnie zaraz będzie jakaś miłość. Scavenging wzrósł, scavenging wzrósł. 2 kamienie, no w mordę. O kurde. Dobra, mam też achievement BFFs, czyli to oznacza Best Friend Forever. No nie mamy niestety 100%, jeśli chodzi o odkrycie mapy, ale widzieliście? Czaszka się pojawiła przy tym, przy Ilianie, czyli jest bardzo, bardzo mocno zmęczona. Dobra, ale teraz czas na dialog, więc zobaczmy. Gdzie nauczyłaś się tak walczyć? Jesteś jak dzika bestia! Ho, ho, ho! Jestem znużona, samotna w domu, kiedy mój mąż idzie do pracy. Więc spędzam większość czasu w siłowni z moimi przyjaciółmi. Przyjaciółmi, nie wiadomo o co chodzi z tymi przyjaciółmi. Któregoś dnia zdecydowałam, że to nie było wystarczająco zabawne, więc zaczęłam praktykować różne sztuki walki. I szybko się znudziłam, wiesz, więc czasami muszę zmieniać swoich partnerów. Znaczy, muszę zmieniać swoich partnerów regularnie i puszcza oko do Alejandro. Oho! Imponujące! Jesteś też... Dobrze się też skradasz. Nie, zazwyczaj w ogóle nie słyszę, jak chodzisz, nie słyszę twoich kroków, nawet jak jesteśmy głęboko w dżungli. To dzięki temu, że spędziłam 10 lat w balecie, w Moskwie. O, proszę bardzo. Okej, no i jeszcze to zawdzięczam mojej formie, czyli mojej figurze, że jestem taka sprawna, zwinna, normalnie rącza łania. Jesteś bardziej przydatna niż wyglądasz. To dobre wiadomości. Gdybyś tylko mogła pomagać bardziej u nas w obozie. No, inni robią to lepiej niż ja.
Niech... skupmy się na swoich specjalnościach. Opowiem ci o moich innych specjalnościach, czyli specjalnych zdolnościach inną razą. Jestem pewny, że tu się jakby... sprowadza to do jakiegoś romansu małego. Dobra, w każdym razie Julia i Alejandro po tej dyskusji bardziej się lubią, czyli ogólnie romans kwitnie. Okej, contamination. Ktoś zaraził Ilianę. Nie wiem tylko kto, ale zobaczcie, mamy całkiem niezłe te wskaźniki. Bardzo mamy również dużo osób, które są całkiem mocno chorzy. Okej, moi drodzy, a zatem rozdysponujmy teraz pożywienie. Alejandro był zdrowy i ty byłeś zdrowy, czyli dobrze, tobie damy, proszę bardzo, perishable food. Okej, non-perishable, sorry. Jeszcze ten owoc, żeby ci, o właśnie, było na zielono. Teraz tak, rybę dostanie Yuri, bo sickness mu tam, okej, dostanie jeszcze jedną rybę, bo jak będzie sickness 20, to o właśnie, będziemy mogli teraz użyć mu na nim, wiecie co, doskonale wiecie co. Lekarstwo, bardzo spoko. Damy też tobie rybkę. Julia, czy Julia była zdrowa? Kurczę, powiem wam, że nie pamiętam. Wiem, że ty teraz nie jesteś super zdrowa, więc dostaniesz też rybę. Dostaniesz nawet dwie ryby. Mamy farta. Ryby w ogóle nie powiększają jej choroby. Dobra, Alejandro jest zdrowy, więc dostanie najlepsze żarcie, proszę bardzo, w sztuk dwie. Mamy też Julię. Nie pamiętam, jak to było z jej chorobą. Czy ona była zdrowa, czy nie? Nie pamiętam. Dobra, ale tak dostanie dwie ryby. No proszę, nikt nie zachorował od ryby. Czy to jakiś bug, czy rzeczywiście mam farta, że za każdym razem 0%? No dobrze, jeszcze została nam Alicja. Alicja dostanie, proszę bardzo, mięsko. Dostaniesz też trochę owoców. Proszę bardzo, masz dwa owoce. Aha, jeszcze mamy ciebie. No, ty dostaniesz też mięcho, proszę bardzo. No i jeszcze, nie musimy tego wydawać wszystkiego, możemy zostawić sobie następny dzień. Więc może damy jeszcze owoc Bobowi i damy jeszcze, kto ma największy głód? Właśnie Bob. Nie, Julia. Dobra, proszę bardzo. A w sumie nie musimy oszczędzać, prawda? Trzeba się pozbyć tych wszystkich współczynników, wskaźników, pozmniejszać. Jest nieźle, moi drodzy. Najgorszy problem z głodem to 28% Alicji, więc nie jest źle. Możemy dać jej jeszcze jeden owoc, ponieważ jakoś nie była niegrzeczna tym razem. Pamiętam, że Wroganin pisał również w komentarzach, sugerował, żebyśmy zabili Alicję, bo jest wkurzająca, ale widocznie czasem jednak siedzi cicho, więc wydaje mi się, nawet ankietę chciałem robić tutaj pod koniec tego odcinka. Hej, czy jesteście za tym, żeby zabić Alicję, czy żeby zostawić ją w ekipie? Wydaje mi się, że ona ma dobre skille, jeśli chodzi o gotowanie, eksplorację i... ogotowanie, eksplorację, no w sumie to głównie. A, i dyskusje również, czyli ten duży bonusy do discussion, więc to może nam się przydać. Yuri jest mocno w depresji, bardzo zmęczony. Iliana jest wykończona! Fire intensity bardzo mocno spadł nam. Mamy 37%, 40 litrów wody i Bob jest też mocno w depresji, czyli jak zobaczymy, że parę osób rzeczywiście jest mocno w depresji, to zrobimy jedną wielką zbiórkę przy ognisku. I wtedy oni wszyscy sobie te depresje pozrzucają trochę. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Może nawet zrobimy to już dnia 12, ale oczywiście to w następnym odcinku, ponieważ właśnie doszliśmy do dnia 12, dwa dni minęły, całkiem nieźle nam idzie. Szkoda, że tylko dwa kamienie znaleźliśmy z tych pięciu. Chyba mi się wydaje, że... O, dobra, Eliana na 100% będzie musiała iść odpocząć, więc ja ją już od razu, moi drodzy, wyślę oczywiście do Sleeping Area, ponieważ tam już się czaszeczka pojawiła. Nie chcemy, żeby Eliana nam wykorkowała, ponieważ ona jest mocno inteligentna, więc ona nam się przyda do wynajdywania nowych rzeczy. Także, moi drodzy, jeśli film wam się podobał, standardowo rzućcie lajka. Jeśli macie jakieś sugestie, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie śledzić harmonogram, być zawsze na bieżąco. Ja wam pięknie dziękuję. To był kolejny odcinek z Dead in Bermuda. Zobaczymy się w następnym epizodzie już niebawem. Piona! Cześć!